To jest niemiecki już wystawowy, tak? Ten biały? A tu jest. A ja wiem niemiecki, albo to tutaj. Mamy staropolskie. To w jakie ceny te staropolskie mamy tutaj? Od 50 do 200. Od 50 do 200 zł, proszę bardzo. To chyba te są droższe, tak? Witam wszystkich na kanale Lotowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu z Bolenia przy ulicy Targowej 50. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. A tutaj te staropolskie jak cenowo? Od 70 zł do 200. Od 70 do 200 zł takie staropolskie mamy. Od 70 do 200 zł. Ile takie loczki mamy? Po ile jak cenowo? Po dwie pudyszki. A nefki egipskie po ile? Czyśko, może nie wyskoczy. Tu ładne te gryski widzę są. Tutaj mam tak po ile za sztukę tutaj? Po 20 do 30 zł. Dobra, zamykamy. Od 20 do 30 zł. I po ile takie ryszki? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki takie rysie mamy. Zapraszamy tutaj do kolegi. Po 20 zł za sztukę. A tamta też czerwona, ta wywrotka chyba jest, nie? Tak, tak. I co wywrotka kosztuje? 2,5 rychy. 25 zł? Ładna ta wywrotka, 25 zł tylko. Koniec tej sobie pojutry, ty tak mamy za sztukę? Od 10 do 30 zł. Od 10 do 30 zł. Tak. Tutaj mamy od do, tak mniej więcej, mulemansy tutaj? To są mulemansy, to są od 30 do 50 zł. Od 30 do 50, przepraszam pana tutaj. Przepraszam, pójdę mam tak za sztukę, panie Stanisławie? To są tak. Od 20 zł sztuka. Od 20 zł sztuka. Od 20 zbysz. Tu też. Od 20 zł zbysz. Pana Stanisława nagrywamy. Od 20 zł zbysz. Ale ty jaśniaki po ile masz tutaj? Jaśniaki? Po 3 dyszki takie jaśniaczki. Czapoczki po ile? Po 3 dyszki. Widymek nie. Widymek zakupiony. To mam łabędzie rostowskie. I po ile taka parka tych łabędzi? 180 zł, łabędzie rostowskie, ja po raz pierwszy widzę. 180 zł parka takich łabędzi. To jest czeski garbacz, kosztuje? 80 zł. Dziecka. Po ile tutaj? 150 para. 150 zł parka parzysta, wywrotki po jak cenowo? Tak samo 150. Para, 150 zł parka tych widymów, bardzo ładne widymki, zapraszamy do zwolnienia do kolegi. I tu te wywroteczki. Wywrotki czerwone po 150 para, a białe 450. Białe 450, białe są bardzo rzadko spotykane. Czekaj, jakie białe wywroteczki para kosztuje? 450. 450 zł. Są rzadko spotykane, dzisiaj nie widziałem jeszcze na targu takich. Po stópce. Po stópce za parkę, tak? Tak. I widzimy? Tak samo. Po stópce za parkę. Zapraszamy do zwolnienia pierwszym, trzecim dzień miesiąca. Jakie wyświęczyki siły polezę tutaj za sztukę? Podyszko, proszę bardzo. Namiast kosztuje 50 zł, 40, 30. Gdzie mam, kolega zrobił promocję podyszko takie wyświęczyki. Fajne. A tutaj te Budapeszty? Te też podyszko. Też podyszko. Pocztowa też pewnie podyszko, nie? Tak. Takie rysie mamy, ale są mi mądre. Tak samo. Takie ryszki polezę mam takie rysie? Po 50 zł sztuka. 50 zł sztuka, ładne. To mam bucianki zamojskie. Tak dużo jest w klatce. Te bucianki są tutaj, ładne. One mi się podobają, tylko są młode. Te są nieraz ładne, równe, wysoko latają, nie? I po ile te buciany są? Po 30 zł sztuka. 30 zł. Rymeczek i co on kosztuje? Też 3 dyszki. Standardciki, po ile tutaj za parkę taką? Sztówkę. Tu mamy mikołajewski chyba, tak? To są Chiliki, czy szaryki, tak. Szaryki. Ruskie, ukraińskie. No i po ile takie szeryki mamy? Po 50 zł też sztuka. Też 50 zł sztuka. O, fajna ta wyloteczka widzę tutaj. I te żałobne wyloteczka, ile kosztuje? Ten czapus. Samica. Ile? Dwie dyszki. To młoda samica jest. Te Budapeszty, widzimy kucki, widzę. To, ta samiczka jest fajna, jest taka. Tak. I co ona kosztuje tutaj? Dwie podyszki. Dwie podyszki. Tu mamy tak mniej więcej od do te Budapeszty.
Podyszku wszystko. Takie wyciągnięte to po ile tutaj? Po stówce. I zakonniczek to co on kosztuje? Ja nie wiem, panie, bo ja pilnuję. Nie ma sroczki, tak jest, nie ma nikogo tutaj, tych gołębi. Jeszcze się włączyło. Tam było pewnie. Po ile to udawasz za sztukę, tak? 10 zł. Po 10 zł udawasz, że mamy dzisiaj. Co wroteczki kosztują? 50. Boki to po ile tutaj mamy? 25 zł. A orzełki? Po 80. Po 80 zł takie orzełki. Ty nie? Tak. Ile taki bok kosztuje? 25 zł. To jest taki rysio fajny, nie? No. Niespotykana barwa. Co ten rysio jest? Cena do uzgodnienia do klienta. Do klienta. Tak. A co to jest, samczyk czy samiczka? Samczyk. Tu mamy? Też samczyka. Też samczyka. Co on kosztuje? Też do uzgodnienia. Do uzgodnienia. Sroczka fajna. Tutaj pocztowe tak samo, do uzgodnienia są ceny. Tak. Co się naświetliło? Ile takie motylki kosztują? Trochę nie? Nie, no, ile pan chce? Nie wiem, nie, ja nie jestem, ja nie sugeruję ceny. 300 zł? No, parka parzysta, zobaczymy. I te maszuszki po ile tutaj? 300 zł parka, winerek. Winerek czy leki? 300 zł. Ale tak ile do zapłacenia za nie? No trochę było puszczu. Czyli za 250 by wziął, nie? To czerwone orzełki to nie po ile mamy? Bo jest orzełek i to jest brodawczak jeden, nie? Młode. Mam pocztowe takie z wyższej półki, bo widzę, że jest ich hodowla porządna. I ile pocztowe od do? Od 50 do 150. Od 50 do 150 takie pocztowe mamy. Apel do hodowców, czytamy komentarze i piszemy komentarze pod filmem. Pytam, od 50 do 150 poważna hodowla. Takie pocztowe mamy od 50 do 150, ceny do uzgodnienia. A tutaj te powieki po ile? Nie, mam takie powieki. Byle jeszcze. Ja to się perukasz. Perukasz jest chyba z samiczki kupiłem. A, ładne są one słodkie. Tu karierek. Drierek też jest fajny, mi się podoba ten drierek. I widymek tutaj. Tutaj takie nyweczki, co one kosztują? 70. 70. A ten Budapest, siki wyświanczyk. Wieczorem to na internecie. Co mam po ile? 50 par. 50 zł parka. Te młodziaczki? Po dwie dychy. Ale są to. Mamy wywrotaczki, takie po ile te wywrotki? Zależy które, czerwone, półtory stopy, żółte, postupce. A te, te winery koronia, te kosmatowe czaty? Po 50 zł takie winerki. Tu mamy pawiki, pawiki po ile tutaj mamy? Nie mogłem trafić, bo nie było tam. Party pawiku, po ile? 5 dych para. A żałobnych? Żałobnych jest 5 dych para. Ten Maciuszek, te winerki po ile? Dzień dobry, szacun. Maciuszek 10 zł, tak? A winery? Winery po 50, a ten 160. Ten 160, samczyk jest, tak? Krymek 130. 130. I my kosztują troszeczkę, nie? Nie, 150 zł. 150 zł, a to jest samczyk czy samiczka ten czerwony? Samczyk. A te tutaj dersze po ile te młode? Po 30. Po 30. Jak, ma, jak pan może... I takie jaśniaczki, to jakie ceny mamy tutaj? 50 zł te perłowe, para. Tak. A wyświanczyki czarne? 50. Też 50 zł. A ten pasiaczek, ten pasiaczek? Para była tu chyba, to 40 chciałbym, a nie wiem czy jeszcze. Mam takie wołżańskich parkę. Gołębie, i po ile te? Po ile te wołżańskie? Wołżańskie 200. Rysie? Rysie stówkę. Rysie stówkę. Marek. Nyweczki mamy takie. Które? Nyweczki. Nyweczki po ile? Po 50 takie nyweczki mamy, zapraszam do zwolnienia. Tu mamy widymki zgrabne, proszę bardzo, po ile te widymki? 180 para. 180 para. Bociany? Bociany? Śląski 80, 150 te, drugie. 4,5 stówki te nyweczki, to jest parka parzysta? Tak.
Jedeński, zobaczymy ten jest. Mogę go wywalić. No. Parka takich nieweczków, cena tych nieweczków? 450. 450 zł za te nieweczki. Jeszcze za siłę wchodzę. I za cały nie chcę przodem. Nie, ja spokojnie. 450 zł, apel do hodowców, czytamy komentarze pod filmem. Piszemy w której minucie. Takie nieweczki czarne, ja taki kolor nie widziałem jeszcze, bardzo ładne. 450 zł za parkę. Widać naprawdę. A jest zainteresowanie niebkami w ogóle. Może się odwrócić, zobaczymy. Ja muszę. O, teraz. Sanczyk jest. Ja tak zawsze szatowałem na te siwy, żeby ładne, nigdy nie mogłem znaleźć. Tam ładne. O. Dobra, teraz stoją. Ale jedną samiczkę uporowałem. Biały też miałem. Biały. Gdzie się ludzie tak nasycili tymi białymi, nikt tego nie wie. Właśnie, że ja, a mnie nie podchodzą. A ja taki byłem. Siwy, czarnych mam 9. Siwych jest 3. Był taki moment, ale nie był, ale może będzie jeszcze, bo to spokojnie, to się ustali. Nie chcą w tamtą stronę. O! Zobaczymy teraz. Bały się kurwa splunąć, bo jak chce się innego usiadł. Ale same hamowe. Przede mnie zrób. Dobra, tak, teraz tak, będzie nie dobrze. Nie miał budynka, jakie duchy. Nie, ludzie jak już trochę podrosną, to bliżej śmierci, tak już przyniósł mi siły. Ale miał same hamowe. Dobra, teraz będzie dobrze. Na pewno. Będziemy jeszcze. Mamy krakowski. Te krakowski pójdzie, te czarne. Krakowiacki po 5 dych za parę. 5 dych za parkę, ładne. A te siwe? Siwe też. Siwe też. Karne, młode. Telefon bardziej. O. O, mamy takie, proszę bardzo, łódzkie. Znaczy mamy tutaj... Wiedeńskie, kurczę, jak się szybko to tak jest. Tak mówię, wiedeńskie, że tutaj pójdę, mam te wiedeńskie. To też jest wiedeński. Po 5 dyszek sztukę zapraszamy po jedyńskie tu do kolegi. 5 dyszek za sztukę. A te winery tutaj, po ile mamy? Też po 5 dyszek. Też po 5 dyszek. I żółte po ile tutaj? Panie Andrzejku. Po ile te tiplery? Po 2 dyszki takie tiplery. Tu mamy od do tutaj rysie, te jasne, w jakiej cenie? Stówkę. Stówkę za parę tych rysi, tak? Co? Stówka, nie? A to jest fajny, masz krakusa do żółtego i te nie rozprzedania, kupiony, widzę, że na pewno kupiony. Jasne po ile? Po 4 dychy. Tu ma takie widymy, łódzkie, na białych ogonach, ale nie wiem co ile kosztuje. Oglądacie kanał lotowania Andrzeja, zobaczcie co hodowcy proponują na targę w Jedynsku, Radomiu, Zwoleniu. Dostał suba z łąki, aby ci nic nie ominęło. Masłowy jest, ale nie ma właściciela, nie wiem jakie są ceny. Też fajne jaśniaczki, widzę dymek taki. Takle tureckie, nie trzeba jechać do Turcji, zapraszamy do zwolnienia po takle tureckie. Jakby ktoś chciał. I po ile te takle mamy? Po ile za sztukę? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki, proszę bardzo, jakie taka turecka? Mało co zostało. Parę. Mało co zostało, po dwie dyszki, one tak wywracają wysoko, właśnie ja wiem, wysoko wiem, latają. Mnóstwo, to na internecie jest to, co tam widać. Ja wiem, właśnie wysoko, tak do góry, fajne, fajne są. Po 20 zł taką taklę troskę można kupić z woleniem. Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka.